Lea powie o przejściu do mocy. To tak trochę jest zrozumiałe. Zieleń, bo pojawia się w narzędziu Page Speed Insights. Czyli zielenia popadła. Mam tutaj napisane, że to dla mnie prezydencja dla każdego, bo prawie każdy ma ten sam problem. Chociaż niestety wykonujesz coś tam. Nie wierzę, że ma działać, ale nie wiem, że przestaje działać i trzeba by zacząć coś z tego robić. I tutaj wchodzi Lena, cała na zielono i opowie nam i wam imię, co zrobić z tą stroną, ale jest praktykiem, bo kilka razy pracowała przy technicznym CEO, przy narzędziu przynajmniej, które technicznym CEO się udało, więc powinna wiedzieć, co mówi. Przynajmniej teoretycznie. Tak, teoretycznie. No w praktyce to jest zawsze, to zależy, także. No zobaczmy. Scena jest twoja. Wielkie brawa. Serdecznie was witam. Troszeczkę łapie mnie stres, bo pierwszy raz będę mówiła na konferencji o sprawach technicznych, także jakby głos mi się załamał, to wiecie, to tylko to. Dobra, spróbuję, ale wiesz, mimo wszystko ludzie są gdzieś tam z tyłu. Kilka słów o mnie, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Macie do czynienia z człowiekiem, który co prawda nie przeszedł do IT z kucharzenia, ale przeszedł z psychologii, z prowadzenia terapii, między innymi terapii uzależnień, także to był ciężki kawałek chleba. Zajmowałam się też dziennikarstwem i copywritingiem, no ale jednak wygrała miłość do kodowania i do WordPressa. Z WordPressem mam do czynienia tak hobbystycznie od 2011 roku, natomiast od 2021 roku już jako deweloper i człowiek, który gdzieś tam koduje, dodaje rzeczy na repo do GitHub, na repo GitHubowe itd. itd. No dobra, no ale kodowanie, dziennikarstwo, copywriting, ale skąd SEO? Tak jak Marcin wspomniał, pracowałam w agencji SEO i zajmowałam się ich stroną. No i jak pracowałam w agencji SEO, byłam częścią zespołu marketingowego, no więc naszym przełożonym w zespole był SEOwiec, marketingowiec, a zadania do backlogu dodawali SEOwcy, specjaliści SEO. No więc stanęłam tak troszeczkę w obliczu sytuacji, że albo będę robiła te zadania na pałę, na zasadzie, dobra, to zrobię tyle, ile jest napisane, albo spróbuję zrozumieć, o co im chodzi. No bo no, chciałabym rozumieć to, co robię. I dlatego też zaczęłam robić kursy dotyczące technicznego SEO i później się wkręciłam tak, że dzisiaj stoję tu przed wami i mówię wam o tym SEO. Agendę mamy taką. Krótko powiem o tym, jak widzę SEO w WordPressie. Będzie też krótkie wprowadzenie teoretyczne o widoczności strony w Google i czemu w ogóle mówimy o Google'u oraz o filarach SEO i przejdziemy później do tej zielonej strony mocy, na której chcemy być. Natomiast nie jest to wcale takie proste. I też powiem o rzeczach, które może troszeczkę wykraczają poza programowanie, ale tylko częściowo, bo może się okazać, że ktoś zapuka do was i powie, Dewie, ratuj, bo coś mi się na stronie dzieje złego, albo coś muszę poprawić, żeby było bardziej widoczne, więc proszę zakoduj to, żeby to działało, albo dodaj jakąś wtyczkę. To już też będę o tym mówić. No dobra, SEO w WordPressie. Jak dla mnie SEO w WordPressie to jest miks działań, czyli mamy jakieś pluginy, które mogą nam pomóc w optymalizacji, natomiast jeżeli nie wykonamy pracy własnej, szczególnie w pisaniu motywu, no to nie będzie łatwo tę stronę zoptymalizować. Także dużo zysków możemy zyskać przy pracy z motywem. I tak, wiem, że są pluginy na wszystko i możemy zainstalować 50, 100 i 200 pluginów na stronie, ale sami wiecie, obciążają stronę często, czasami trzeba je aktualizować, mogą być potencjalne problemy z security, czytaj Elementor ostatnio, albo zgodnością z wersją WP, bo ktoś nie rozwija już wtyczki i nagle mamy problem, albo konflikty. Generuje to trochę problemów. Także jeżeli coś musimy zrobić wtyczką, czy ta wtyczka załatwi nam kopę roboty, no to tak, warto z niej skorzystać. Natomiast dobrze jest też się skupić na narzędziach SEO i to, czego nie musimy robić wtyczką, jednak załatwić innymi narzędziami. Dobra, to jeśli chodzi o widoczność strony w Google. Czemu w ogóle mówię tylko o Google'u? No dlatego, że Google ma 90% rynku.
I to na zachodzie jest główny dostawca, nazwijmy to, informacji, więc jeżeli pracujecie z osobami, które mają strony na Europę, na Polskę, no to raczej będziecie się skupiać na optymalizacji pod kątem tej przeglądarki. Poza tym Google też, inne przeglądarki zżynają algorytmy od Google'a, czy pomysł na SEO od Google'a. A Google stara się promować strony z dobrą treścią i przyjazne dla użytkownika. I gdzieś jest trendsetterem w tym obszarze. Więc warto się skupić na tym, co on mówi, co czasami ujawnia, albo co ujawniają specjaliści SEO, którzy próbują zrozumieć, jak te algorytmy Google'a działają. No i Google skupia się na stronach, czy promuje te strony, które są dostępne, bezpieczne i szybko się ładują. Tak jak wspomniał poprzedni prelegent, 3G, kiepska komórka. Wcale nie jest to rzadkie w Polsce. Jak ja jadę na działkę, to naprawdę ciężko mi jest odpalić jakąkolwiek stronę. Wcale nie jest to daleko od cywilizacji, ale jednak sygnał wcale tak dobrze tam nie dochodzi. Tak jak wspomniałam, specjaliści SEO testują, jakie czynniki wpływają na pozycjonowanie strony, no bo Google nie ujawnia wszystkiego, co mógłby ujawnić. Natomiast też Google pewne praktyki promuje i mówi jasno. Na przykład, jak wasza strona idzie po HTTP, a wcale to nie jest jeszcze rzadkością, to będzie to wpływało na pozycję w wyszukiwarce i będzie ona niżej, nawet jeżeli ma dobre treści dla użytkowników. Ale dla Google'a ważne jest bezpieczeństwo, więc sorry, mi się bez HTTPS-a nie pójdzie. Generalnie też praca SEO-owca to jest ciągły proces, bo, uwaga, punktem odniesienia nie są same wytyczne Google'a, czy to, co odkryjemy, ale też w jakim stanie są inne strony. Żeby być wyżej, trzeba być lepszym niż konkurencja. No więc jak innym się poprawiają parametry, no to my też musimy coś zrobić, żeby nasze parametry się poprawiły. Więc to jest działanie generalnie czasochłonne, no i też ostatnio na przykład Google wypuścił jakiś nowy algorytm i nagle się okazało, że spadł ruch. Ten algorytm, akurat ta zmiana dotyczyła treści strony i tego, w jaki sposób Google analizuje, czy ta treść jest przydatna dla użytkownika, no ale też pojawiają się zmiany techniczne, które mogą nagle uderzyć w stronę. Strona, która jest po tej zielonej stronie mocy, nagle pach, spada nam na, nie wiem, 20 stronę w wynikach wyszukiwania. Takie rzeczy się niestety zdarzają. Jeszcze z tego krótkiego teoretycznego wstępu o filarach SEO. Mamy trzy rzeczy. Głównie zajmuje się tym marketing, czyli treść i linki, no i techniczne SEO, które będzie interesowało nas jako deweloperów. A filary technicznego SEO to kwestie związane z tym, w jaki sposób Google odkrywa stronę i jak ją później wypluwa w wynikach wyszukiwania, tam jest trochę technicznych rzeczy. Architektura informacji, on-page SEO, rzeczy typu nagłówki, czy dobrze są zoptymalizowane, czy jest dobra ilość nagłówków i tak dalej, to też gdzieś tam w motywie się pojawia. Optymalizacja obrazów, o której już było. Natomiast najbardziej będą nas jako deweloperów dotyczyć rzeczy typu schema, page experience, czyli szybkość ładowania strony, bezpieczeństwo i dostępność. O schemie jeszcze będę mówiła, także wyjaśnię ten termin. Natomiast generalnie właśnie to, co jest na tym slajdzie, będzie najbardziej interesowało dewelopera. I teraz, jak jest lepszy stan techniczny strony, no to automatycznie mamy szansę na wyższą pozycję w Google. Bo to jest też tak, że jeżeli marketing nie zrobi swojej roboty, nie zrobi odpowiednich tekstów, nie da odpowiednich słów kluczowych w adresie URL i tak dalej, to możecie spędzić naprawdę dużo czasu nad optymalizowaniem strony i to może nie dać wyników. Także to jest praca zespołowa. No dobra, no to o co chodzi z tą zieloną stroną mocy? Tak jak już wspomniałam, chodzi o dobre doświadczenie ze stroną, czyli dobre page experience. To można sprawdzić między innymi w narzędziu PageSpeed Insights. To jest takie główne narzędzie, które stosują osoby zajmujące się SEO technicznym. Jeżeli mamy tam powyżej 90 punktów, to jest bardzo dobrze. Wcale nie jest łatwo osiągnąć ten wynik. Ja jeszcze nad swoją stroną aż tak nie pracowałam pod kątem SEO, bo wiecie, szewc bez butów chodzi. Natomiast jeżeli już jest powyżej 80, macie wyniki, to jest naprawdę dobry start. Prezentacja jest na mojej stronie, więc będziecie mogli sobie później przeklikać przez te linki. Dodam tylko, że to PageSpeed Insights jest naprawdę bardzo ważnym narzędziem pracy, bo łączy w sobie
dane z dwóch źródeł, czyli z jednej strony mamy dane laboratoryjne, które możecie znaleźć między innymi w narzędziach deweloperskich Chrome DevTools. Tam jest taka zakładka Lighthouse. Jak tam klikniecie, żeby zrobiło wam audyt, no to wypluwa dane laboratoryjne. Natomiast w PageSpeed Insight można znaleźć też dane, które pochodzą z doświadczeń użytkowników, zanonimizowane. Czyli ileś osób wchodzi na waszą stronę, Google wam nie powie w jakim celu, nie powie wielu różnych rzeczy, natomiast powie, jakie doświadczenie ma użytkownik. I to się opiera na tak zwanym raporcie Crux od Google właśnie. Żeby nie było łatwo, warto skorzystać też z innego narzędzia, analizując stronę, na przykład narzędzia GTmetrix, dlatego że każde z narzędzi, z którego korzystamy, daje troszeczkę inne rekomendacje, albo może zwrócić uwagę na troszeczkę inne aspekty SEO, także warto też korzystać z tego narzędzia. O Lighthouse już wspomniałam. Lighthouse bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli rozwijacie dopiero stronę, macie ją gdzieś w środowisku lokalnym, no i chcecie zobaczyć mniej więcej, jak to może wyglądać. To warto wtedy skorzystać z tego narzędzia. Także zakładka Network się przydaje, ale to już wchodząc takie tajniki. Lighthouse na początek na spokojnie wystarczy. No i teraz, jak podbić statystyki strony, żeby przejść na zieloną stronę mocy? Google zwraca uwagę na dwie bardzo istotne rzeczy, czyli to, czy nasza strona jest mobile first, czyli stworzona z myślą o użytkownikach mobilnych. Ja nie mówię o wersji mobilnej strony jako oddzielnej do desktopowej, tylko mówię o responsive web design i uwzględnieniu tego, że na przykład czasami na komórce warto by było, żeby pewne czcionki były większe, font, przepraszam, albo na przykład, że niektóre może obrazki nie do końca powinny się znajdować, bo i tak nie będzie na nich nic widać, a będą obciążać ładowanie się strony i tak dalej. I tutaj pomocna będzie nam Google Search Console, narzędzie, jako pierwsze źródło, które nam powie, jeżeli mamy problemy konkretnie z mobile first. No i drugi aspekt, czyli Core Web Vitals, podstawowe parametry strony. Uwaga, one się zmieniają, w przyszłym roku wchodzi nowy, jeden parametr, który jeden wygryzie, także to też jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę, że niby mamy tam jakieś parametry, ale reguły gry się troszeczkę zmieniają. No dobra, jeśli chodzi o Mobile First, jeśli macie dodaną stronę w Google Search Console, jest taka zakładka Mobile Usability i tam można zobaczyć, czy są jakieś problemy ze stroną, czy nie. No na tej stronie, którą pokazuję, są. No to patrzymy na czerwony, idziemy za czerwonym kolorem, no to mamy informację. Mamy tekst za mały do czytania, mamy elementy klikalne, które są za blisko siebie, mamy jakąś treść, która jest za szeroko, wychodzi poza ekran. No to jak sobie wejdziemy po kolei w te problemy, możemy zobaczyć, na których stronach się ten problem znajduje, jak naprawimy, tutaj jest akurat adres URL, gdzie ten problem występuje, jak to naprawimy, możemy kliknąć Validate Fix i wysłać do Google informację, słuchaj, naprawiliśmy stronę, weź to jeszcze raz sprawdź, może tym razem będziemy na zielono. Jeśli chodzi o Core Web Vitals, no to głównym narzędziem, tak jak wspomniałam, będzie to nieszczęsne PageSpeed Insights. No i tutaj mamy wyniki mojej strony. Mogę coś poprawić na mobilce, zdecydowanie. Performance na poziomie 78, best practices na poziomie 100, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że do tego działu wchodzi certyfikat, czy jest dodany certyfikat, który sprawia, że można wyjść po HTTPS-ie, czy nie. To załatwia dużo. Ale na desktop już wyniki są trochę lepsze. Czyli jeżeli sprawdzamy wyniki w PageSpeed Insights, to musimy uwzględnić obie zakładki, żeby zobaczyć, bo doświadczenie naszych użytkowników, czy te dane laboratoryjne też mogą nam pokazać zupełnie inne rzeczy, jak sprawdzamy stronę w widoku mobilnym, a zupełnie inne, jak sprawdzamy w widoku desktopowym. Tu pokrótce, nie będę wchodziła w szczegóły, są te cztery Core Web Vitals, najważniejsze metryki, na których się skupiamy, ale nie będę wchodziła w szczegóły właśnie dlatego, że niedługo się pojawia nowa metryka, czyli Interaction to Next Paint. Jeżeli macie dane od użytkowników, to w PageSpeed Insights już będziecie widzieć tę metrykę, jeśli nie, no to ona się nie pojawi. To jest akurat screen, który pokazuje dane właśnie od użytkowników. Te poprzednie screeny i ten następny pokazuje dane teoretyczne. Także nie będę się wpuszczać w te metryki, bo to mówię, to się zmienia dynamicznie i też
Czasami jest tak, że Google wypuści na przykład jakiś algorytm, wypuści jakąś łatkę, kawałek algorytmu łatkę i później się okazuje na przykład, że strasznie dużo stron straciło ruch, straciło pozycję, no więc Google stwierdza, dobra, no to może był zbyt ostry ruch, no i troszeczkę zmniejszają te wymogi. Także to się bardzo zmienia i generalnie, jeżeli zajrzycie do PageSpeed Insights i zobaczycie, jakie są rekomendacje, to już będzie dobrze. Naprawdę nie trzeba się aż tak wgryzać w te tematy. No i teraz, czemu mówię zajrzycie? No bo jak wejdziecie sobie na tę stronę, to macie konkretnie pokazane, jakie macie możliwości naprawy różnych problemów na stronie, ale też pokazane jest, jakie audyty wasza strona zaliczyła. Czasami rozwiązania tych wszystkich problemów, jak sobie tam doczytacie w internecie, są bardzo proste, a czasami są nieoczywiste. Na przykład mi się kiedyś udało podbić wynik strony o 5 punktów, tylko i wyłącznie dlatego, że z importu fontów z Google Fonts usunęłam kilka niepotrzebnych rozmiarów fonta. I nagle się okazało, że 5 punktów nagle poszło w górę. Także warto też eksperymentować. Czasami się jednak w tej pracy przydaje pomoc specjalisty SEO, który powie, słuchajcie, no to jest ważniejsze, tu możemy mieć większe zyski, tutaj mniejsze. Natomiast jeżeli nie macie takiego człowieka, to narzędzie wam bardzo pomoże zoptymalizować stronę. Kolejny aspekt, na który zwraca uwagę Google, to jest dostępność. W 2025 roku podobnież ma wejść już prawo w Unii Europejskiej, które będzie nakazywało, aby strony internetowe były zgodne z wymogami WCAG na poziomie AA. To są bardzo magiczne, że tak powiem, stwierdzenia, także tutaj macie troszeczkę więcej na ten temat. Natomiast chodzi o rzeczy typu kontrast, właśnie rozmiar fontów i tak dalej. Może się okazać, że będzie u nas kiedyś tak jak w Ameryce, że jak strona nie jest dostępna, no to idzie pozew na zasadzie ja chciałem skorzystać z tej strony, a nie mogłem, tak? Także warto już teraz zwrócić na to uwagę w perspektywie przyszłościowej. Może się to zacznie odbijać, nie wiem. Jeszcze nie przewiduję przyszłości, natomiast no to też może być pomocne, tak? Ja teraz przepisuję stronę, która niby rozmiar fontów się zgadza, ale wiecie, no, noszę okulary, mam dobry ekran, a i tak nie widzę. Czasami pewne rzeczy po prostu trzeba też przyjąć na oko, tak? Bo jeżeli ja nie widzę, no to nie wyobrażam sobie, żeby na przykład jakiś inny użytkownik widział. No to coś trzeba z tym problemem zrobić. Dobra, ten ekran widzieliście ostatnio? Kto ostatnio widział w przeciągu, nie wiem, miesiąca? Coś takiego. O, mało. A nie, trochę więcej. Dobra, super. Jeszcze możemy się spotkać z taką sytuacją, że wchodzimy na stronę, chcemy wejść przez HTTPS i co? I widzimy coś takiego. Google bardzo zwraca uwagę na bezpieczeństwo, więc warto się tym tematem zająć. Ten tutorial jest całkiem przydatny, jeśli chodzi o wdrażanie, tylko polecam rozwiązanie bez wtyczki, bo rozwiązanie wtyczkowe podobnież obciąża serwer, więc znowu możemy sobie jedną sprawę załatwić, czyli security, ale dodajemy wtyczkę, która nam załatwia kwestię tam szyfrowania w locie, no i nam dodaje ciężar do strony. Czyli jedna sprawa załatwiona, ale kolejny problem dodany. Jeżeli coś będzie się działo nie tak po zaimplementowaniu SSL-a, no to w konsoli zobaczymy komunikat, że jest coś takiego jak mixed content, czyli że część zasobów jest serwowana po HTTP, część po HTTPS-ie. No i w tym momencie wystawiamy się między innymi na atak man in the middle. Ktoś może podmienić te zasoby, no i sprzedać naszemu użytkownikowi jakiegoś wirusa, jakiś problem, zmusić go do czy zaprosić go do kliknięcia w coś. Także warto sprawdzić po implementacji, czy przypadkiem tego komunikatu w konsoli nie ma. No i to będzie kolejny jakiś tam obszar, który sprawdza właśnie PageSpeed Insights. Mamy jeszcze coś takiego jak Edge SEO, z którego warto skorzystać, czyli korzystanie z CDN. O co chodzi? Jeżeli wchodzicie ze strony na stronę jakąś w Cimiu Dolnym, a serwer jest gdzieś w Polsce, no to strona załaduje się szybciej niż wtedy, kiedy ktoś będzie wchodził na przykład z, nie wiem, Waszyngtonu. Jeżeli chcecie działać na cały świat, no to warto skorzystać z CDN-a, bo on sprawia, że jak ktoś wejdzie w Waszyngtonie, no to pierwsza osoba ściągając tę stronę, owszem, ma dłuższy czas ściągania, no bo ta strona gdzieś tam musi się na tym CDN-ie zapisać, natomiast jak ktoś wchodzi z tamtego regionu, kolejna osoba, no to tę stronę już ma serwowaną po cache'u.
Cloudflare się w tym przydaje, jest całkiem przydatny, w wersji darmowej absolutnie wystarczy, natomiast jest też przydatny, bo umożliwia wymuszenie ruchu po TLS 1.3, czyli na razie na ten moment wydaje się najbardziej bezpiecznym sposobem przesyłu danych. No i jak mamy TLS 1.3 i poustawiane inne parametry, to możemy sprawić, żeby nasza strona podpadała pod ten protokół HSTS, co jest już w ogóle najwyższym poziomem chyba bezpieczeństwa, jaki można w tym przypadku osiągnąć. Okej, możecie nie sprzedawać różnych rzeczy w internecie, ale mimo wszystko ktoś może wykorzystać waszą stronę gdzieś po drodze, więc myślę, że warto za darmo to skonfigurować, zainwestować trochę czasu i mieć jedną rzecz z głowy. I jeszcze wspomniałam o schemie. Schema to jest coś takiego, to są informacje podane, najlepszy format to JSON-LD, ale są tam jeszcze inne formaty dostępne i one ułatwiają Google'owi i innym wyszukiwarkom zrozumienie istotnych informacji na stronie. Jak popatrzycie na sam dół tego screenu, to widzicie, że macie gwiazdki, macie opinie. To jest właśnie coś, co jest kawałkiem schemy, czyli tak zwane rich snippets. Rich snippets to są właśnie te elementy, które się będą wyświetlały w przeglądarce. Typu ocena przepisu, czas, ile czasu potrzeba, żeby ten przepis na przykład przygotować posiłek, albo jak szukacie na przykład nie wiem, jakiegoś filmu, to jak wam wypluje, gdzie są jakie filmy, w jakich kinach, to prawdopodobnie to też jest rich snippets. Generalnie schema to już jest temat, w którym zdecydowanie się przyda pomoc specjalisty SEO. Ja bym się nie podjęła czytania dokumentacji i wybierania, co powinno być dla danej firmy jeszcze dodane do schemy. Wtyczki typu Yoast SEO czy RankMath, uwaga, RankMath nie testowałam, natomiast Yoast SEO całkiem nieźle przygotowuje te schemy, ale jeżeli trzeba dodać coś, co nie jest w ramach tego, co Yoast proponuje, no to jest zabawa z functions PHP. Czasami trochę to trwa, żeby się dogrzebać, skąd zaciągnąć dane, żeby one zostały wyplute w tym formacie JSON-LD na sam koniec. No dobra, no to tyle, co może spotkać dewelopera z takiej teoretycznej strony. No a w praktyce przychodzi ten moment, kiedy pukają do naszych drzwi i mówią, słuchajcie, ale jest jeszcze coś do zrobienia na tej stronie, nie? Czyli nagle taski SEO czy taski marketingu zaczynają się robić naszymi taskami. No to kiedy się takie sytuacje dzieją i jak obsłużyć SEO, żeby ten dev uratował stronę? Jeżeli mówimy o tym, co, jak Google odkrywa naszą stronę i później ją wypluwa w wynikach wyszukiwania, to są dwie rzeczy istotne, czyli plik robots.txt i sitemapa. Obie rzeczy produkują, mogą być stworzone tak, przez Yoast SEO bądź przez wtyczkę RankMath, natomiast zwracam uwagę na jedną istotną rzecz. Po kolei idąc od góry, user agent gwiazdka, czyli pozwalamy każdemu botowi crawlować naszą stronę. Nie pozwalamy wchodzić pod link wp-admin, no bo po co to ma być widoczne w wynikach wyszukiwania, ale pozwalamy, żeby wszedł pod link wp-admin admin ajax.php. No to jest potrzebne do wyrenderowania strony. Jeżeli mamy inny adres sitemapy niż sitemap XML, adres strony i sitemap XML, no to też musimy go dodać, żeby bot wiedział, gdzie w ogóle zajrzeć, żeby się dowiedzieć, co na tej stronie jest, tak? Dalej, sitemapa, Yoast SEO całkiem nieźle sobie radzi, ale jeżeli na przykład marketing wyłączy jeden rodzaj wpisów nagle, ale chcę dwa wpisy z tego rodzaju, z tej kategorii gdzieś tam, żeby były w sitemapie, no to trzeba dodać to ręcznie. Wcale nie jest tak łatwo. Także znowu, wracamy do pliku functions.php i tam dodajemy. Też zwracam waszą uwagę, Google bardzo nie lubi stron, które zwracają kody 4xx i 5xx. 4xx to jest problem marketingu, niech oni sobie tam ogarniają, czy wpisy są, czy nie są. Natomiast jeżeli jest jakaś 500, no to już jest nasz problem, bo coś się dzieje z serwerem i też Google, jeżeli na przykład zbyt wiele razy widzi, że na tej stronie jest kod 500, no to znika ta strona z wyników wyszukiwania i to jest też jakiś nasz kawałek. Dalej, architektura informacji. Prosta, mała rzecz, a cieszy, czyli właściwie zakodowane menu. WordPress, jak wrzucamy po prostu funkcję, żeby zaciągało nam menu, no to zazwyczaj nam serwuje z tymi znacznikami UL, LI, ale nie wiem, jak to jest w przypadku stron headless, no bo jeżeli piszemy cały front na Reakcie, no to możemy wpaść na pomysł, że chcemy dodać coś innego niż te znaczniki. No i teraz może się okazać, że przy renderowaniu Google nie będzie rozumiał, że to, z czym ma do czynienia, to jest menu.
Także warto też zwrócić na takie rzeczy uwagi. Już nie mówiąc o tym, że fajnie by było, żeby menu działało i na desktopie, i na mobilce, żeby było widoczne i tak dalej. Także ważne są odpowiednio zakodowane okruszki, czyli to, co jest wyszarzone na początku, ma mieć adresy URL, czyli do strony głównej, do archiwum z roku 2023 i tak dalej. Natomiast ta ostatnia strona, na której jesteśmy, ma nie mieć adresu URL. To jest dobrze zakodowany okruszek, czyli jest po prostu plain text. Dobra, wewnętrzne linkowanie. To interesuje marketing. Oni mają narzędzia, mają, crawlują sobie te strony, sprawdzają, gdzie, co się do czego odnosi, no ale możemy mieć wygląd linku do zakodowania, tak? Czy jakieś podkreślenia, czy jakiś dodatkowy element, w którym jest zdjęcie, link, czy na przykład posty pod tytułem tam, jeśli cię interesuje, to przeczytaj to i to, no to to też jest jakaś tam nasza robota. W temacie linków duże ułatwienie, wtyczka redirection. Czasami jest tak, że wystarczy, jeżeli nie wiem, marketing zmieni adres URL jakiegoś wpisu, no to wystarczy zrobić to w tej wtyczce. Ale jak jest jakaś większa robota, na przykład nie wiem, jest wielokrotne jakieś przekierowywanie ruchu, no to może się okazać, że trzeba sięgnąć do reguł na hostingu bądź w pliku htaccess. On-page SEO, niby nie nasza broszka, ale jak macie taki potworek, blok kategorii blok i później trzeba to naprawiać w motywie, no to też jest to problematyczne. Już kończę, spokojnie. Zwróciłabym jeszcze uwagę na to, co macie na stronie. Ostatni mój audyt SEO to było na stronie, a to było w źródle strony. Okej, okay, ja rozumiem, jest display none, ale powiedzcie mi, po co jest tekst łaciński? Jest to trochę mylące, nawet jeżeli jest parametr display none, który sprawia, że Google tego nie widzi. Ale dalej, to już jest większy fuck up. Strona jest w języku polskim. Ale macie atrybut hreflang, który mówi, że jest jeszcze wersja w języku angielskim. I po pierwsze, wersja w języku angielskim w ogóle nie istnieje. A po drugie, Google, jak sprawdziłam w Google Search Console, czyta tę stronę jako po angielsku. Jest grubo. O optymalizacji obrazów było. Ja polecam stworzyć jakieś metody, czy jakąś taką ścieżkę w marketingu, żeby to optymalizować na bieżąco. Natomiast wiem, że WP Optimize jakąś tam robotę robi, tutaj jest lepsza wtyczka, to już może warto po nią sięgnąć. Natomiast też można dodać lazy loading, czyli ładowanie obrazów w miarę jak użytkownik przemieszcza się po ekranie. Albo jeszcze spróbować dodać nowy wymiar obrazów functions PHP i skorzystać z różnych rozmiarów na różnych rozmiarach ekranów. To są też takie sztuczki, które gdzieś tam będą do zakodowania, a mogą też przyspieszyć działanie strony. Podsumowując, WordPress owszem ma pewne usprawnienia, natomiast większość roboty trzeba zrobić z głową samemu. No i mam nadzieję, że ta prezentacja wam w tym pomoże. Tu jeszcze wrzuciłam dodatkowe źródła. Bardzo polecam ten kurs na samym dole. Jest po angielsku, jest darmowy, ale robi robotę. Co? A najważniejszy slajd jest na koniec. Bardzo dziękuję za uwagę, a slajdy są na stronie u mnie, jakby co. Dziękuję, poprosiłem o ręce do góry. Siemę. Cześć, fajna prezentacja. Chciałem zapytać, bo po pierwsze, mówimy o Google Search Console. I są tam rzeczy na czerwono, ale są też na siku. Czy to jest problem, jeżeli to występuje? Czy mógłbyś powtórzyć jaki kolor? Rzeczy, które są na siku. Google Search Console. A... nowy indeks, tak. Jeżeli są takie wyskakujące. To zależy, bo jeżeli mówisz na przykład o... Zależy w której zakładce, bo jeżeli na przykład mówisz o noindex, to... ten tag noindex jest, jeżeli nie chcemy, żeby dana strona była indeksowana. Jeżeli rzeczywiście tego nie chcemy, to jest OK. Ale jeżeli chcemy, żeby była indeksowana, to jest problem. Nie chcę, żeby była indeksowana. No więc... To są jakieś strony, na przykład, które już kiedyś były, one przestały tam na przykład istnieć. I dalej tam jeszcze są. Mimo, że tam pisze, że to usuną tam z bazy. To bym musiała to... Tak, musiałabym to zobaczyć, natomiast podejrzewam, że to jest case, w którym Google zauważył, czyli zindeksował stronę, ale też zauważył, że powiedziałeś mu, słuchaj, ale ja nie chcę, żebyś to wrzucił do wyników wyszukiwania. Więc prawdopodobnie to jest ten case. Okej, okay, tylko teraz, czy to z pozycji pozycjonowania, czy to jest błąd? Nie. Nie.
Nie, dlatego, że Google i tak... To nie jest tak, że dyrektywy, które są w robots.txt, Google traktuje jako prawdę objawioną, tylko bardziej, czy inne te boty crawlujące, tylko bardziej jako sugestie. No wiesz, miło by było. Ja bym chciał jako użytkownik. Czyli może się okazać, że nie, ale musiałabym to zobaczyć, wiesz, na żywo. Te znajomi rzeczy z mapami, wtedy akcelerator serii. Nie znam, ale wtyczek jest bardzo dużo, więc to myślę, że to zależy od tego, kto pracuje nad stroną, że każdy SEO-wiec będzie miał inny po prostu stack swój ulubiony, więc to już w pewnym momencie jest kwestia uznaniowa. Nie znam niestety. Nie mam tego, że tak powiem, jakiejś tam reklamy jest to, ale ta osoba mi pokazywała, że ma, jak to się nazywa, ta strona. Tak, to jest tak, 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 po prostu. Ale ja to, i chciałem właśnie zapytać, czy znamy matematyczkę, czy są jakieś takie inkluzy, ale w tej sytuacji. Wiem, że ostatnio na jakimś nagraniu iTeams była rekomendowana wtyczka, która na przykład pokazywała Core Web Vitalsy dla każdej strony. Bo w narzędziu PageSpeed Insights podaje się dany adres URL, czyli jak sprawdzam dla strony głównej, no to sprawdzam dla strony głównej, jak sprawdzam dla bloga, to sprawdzam dla bloga, tak? I na przykład taka wtyczka, która tam została pokazana, no jest fajna, no bo mam wyniki, tylko teraz pytanie, na przykład w jaki sposób one są zaciągane, czy to są dane laboratoryjne, czy dane z... Tak? Więc to trzeba by było się wgryźć po prostu, no żeby odsłonić. Trzeba by było się po prostu wgryźć, skąd oni zaciągają dane, bo jeżeli są to dane laboratoryjne, no trochę pomoże, ale nam zależy bardziej na tym, żeby widzieć, jakie jest realne doświadczenie użytkowników, bo to jest najbardziej wnoszące. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytania i wielkie.